przyjaciele, ja mam coś ważnego do powiedzenia, do komunikowania. To spotkanie przedsiębiorców jest bardzo ważne, ale jest jedna rzecz, która jest dużo bardziej ważniejsza. Ważniejsze jest to, żeby mieć tu na ziemi pokój z Bogiem. Przede wszystkim pokój z Bogiem, bo z Bogiem będzie przede wszystkim łaska i będzie przychylność Boga. I kiedy ja mówię o Bogu, ja mówię o spotkaniu się osobistym z Jezusem Chrystusem, bo bez tego nic tu na ziemi jest nic nie warte, bo każda władza, która jest nie jest podporządkowana władzy Bożej, jest bezpieczna. Ale żeby uzyskać przychylność Boga, ty też musisz być podporządkowany Jezusowi Chrystusowi, Bożej władzy to na ziemi. Życie, które jest wolne od systemu tego świata.
nadędą nie ma już systemu tego świata. Ten system tego świata mnie nie obchodzi. System tego świata w ogóle nie ma nic wspólnego z moim osobistym życiem. Jeżeli realnie zależy ci na tym, aby dobroć i królestwo Boże panowało to na ziemi, to zacznij od własnego pojednania się sercem z Jezusem Chrystusem. Wezwij swojego imienia, wezwij imienia Jezusa Chrystusa nad swoim życiem. Skieruj swoje serce i swoją wiarę na Jezusa Chrystusa, a będziesz wyzwolony. Będziesz wyzwolony. Nie będzie żadnego lęku na żaden wirus. Nie będzie żadnego lęku. Nie będzie żadnego strachu, żadnego związania żadnym bezbożnym rządem. Będziesz totalnie wolny. Ale żeby być wolny, ty musisz być pojednany z Bogiem. A pojednanie z Bogiem jest bardzo proste i to zależy od ciebie, bo Bóg jest krok wykonał. Bóg powiedział, wykonało się. Słowa Ewangelii już się wykonały i jest napisane, kto uwierzy w swoim sercu i wyzna swoimi słowami Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela będzie zbawiony. Bo łaską przez wiarę jesteście zbawieni, nie przez uczynki. I jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że to wszystko się. To wszystko trzaśnie, ale co będzie z tobą? Bo twoja dusza jest cenna, bo Jezus, zapłacił swoją krwią za życie, za życie. To idzie, uczynki wypływają z serca, uczynki wypływają z serca. Przede wszystkim wiara ma być skierowana na Jezusa, a nie na jesteś pogrążony w tym, że uważasz, że twoje uczynki są lepsze niż uczynek Boga. A nie, jest napisane, że z łaski przez wiarę jesteś zbawiony. Z łaski przez wiarę, tylko i przede wszystkim. Że nie ma ani jednego, kto nie zgadzał. A nie! Ja dzisiaj wezwij imienia Pańskiego na swoim życie. Wezwij to, a On przyjdzie. Bo On powiedział, że przyjdzie. I On powiedział, że z łaski przez wiarę jest zbawiony każdy, kto uwierzy w swoim sercu